Pierwszy raz w Polsce, być może jeden z pierwszych albo pierwszy w Europie, przeprowadziliśmy wspólnie z naszymi kolegami z Nokii demo transmisji danych, mobilnej transmisji danych z szybkością do 1,2 gigabita na sekundę. Kilka dni trwały tutaj przygotowania, konfiguracje, żeby wszystko się udało. Udało się, więc jesteśmy zadowoleni. To, co zrobiliśmy, to taki krok, zajrzenie w sumie w nieodległą przyszłość, bo coś, co mamy nadzieję, niedługo stanie się faktem również z punktu widzenia komercyjnego, czyli klienckiego. Jakbyśmy się cofnęli do tyłu, to w czasie o kilka lat, to też trudno by nam było sobie wyobrazić, że komuś potrzebne są prędkości typu 150 czy 300 megabitów na sekundę. A mimo wszystko te prędkości są już dzisiaj dostępne i są realne. I są serwisy, które wymagają takich prędkości. Tak samo my dzisiaj prezentujemy na razie demonstrację, ale tak naprawdę za rok prawdopodobnie te prędkości będą standardem. Za rok, może troszeczkę więcej. To będzie standardem i będą różnego rodzaju aplikacje, które będą obsługiwać i wymagały takie prędkości. To mogą być aplikacje typu wirtualnej rzeczywistości, jakieś zupełnie nowego typu, nowej generacji gry mobilne, czy też to mogą być... Ludzie mogą chcieć ściągać, oglądać jakiś content high definition 4K, czy na przyszłości 8K. Także ta prezentacja, pokazanie tej przepływności, przecięcie tej bariery 1 gigabita na sekundę jest takim krokiem milowym, który kieruje na stronę 5G i technologii, które będziemy mieli za kilka lat. W tej chwili nie ma nawet telefonów, które coś takiego obsługują taką technologię, w związku z tym klienci nas pierwszą możliwość skorzystania z agregacji 4 pasm i z rezultatów tej agregacji z szybkości ponad 1 GB będą musieli jeszcze poczekać. Natomiast to jest trochę tak, że te dwie rzeczy, jak technologia i telefony, napędzają się wzajemnie. Wraz z tym, jak pojawią się pierwsze urządzenia, pojawi się chęć u operatorów, żeby komercyjnie wdrażać tą technologię i myślę, że to automatycznie się będzie napędzało. Telefony są potrzebne chociażby z tego względu. Tak jak mówiłem, korzystaliśmy z 4x4 MIMO, co wymaga, że potrzebne są 4 anteny w telefonie. Takie telefony dopiero się pojawiają. Druga rzecz to jest kwestia agregacji tylu nośnych. Także to też jest kwestia, że tego typu telefony muszą się dopiero pojawić. Test jest taką przymiarką dla nas do czegoś, co chcemy się upewnić, że działa i działa. I teraz troszeczkę będziemy musieli poczekać na to, aż usługa się będzie mogła skomercjalizować. Więc w międzyczasie oczywiście z przyjemnością będziemy obserwować, co nasi koledzy z Nokii robią i sami będziemy się przygotowywać, żeby być gotowi na jak najszybsze wdrożenie nowej technologii.